Suwalszczyzna, ziemia z bajki, a jej sercem są Suwałki. Śmieci w lesie? Ale siara! Powiem więcej, będzie kara. Śmieć w naturze długo znika. Wrzuć go więc do pojemnika. Do czarnego te zmieszane. W barwnych są segregowane. Plastyk, metal, do żółtego. To jest proste dla każdego. Pojemniki zielone są na śmieci szklane, ale ich nakrętki to śmieci zmieszane. Niebieski pojemnik to makulatura, gazety, zeszyty, karton i tektura. Trawa, resztki z kuchni w pojemnik brązowy. Z nich bowiem powstanie kompost ogrodowy. Śmieci w samochodzie nam się nie mieszają, bo nasze śmieciarki dwie komory mają. I nie ma znaczenia, śmieci dużo, mało, za odbiór zapłacisz nadal tyle samo. W tych rymach częstochowskich jeszcze jedna racja. Klucz do oszczędności to prosta segregacja. Jeszcze do 7 marca osoby będące stronami postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla trasy S61 na odcinku od obwodnicy Suwałk do granicy państwa mogą zapoznać się z raportem oddziaływania tej inwestycji na środowisko oraz pełną dokumentacją sprawy. 7 marca to również graniczny termin składania ewentualnych uwag i wniosków w tej sprawie. 28 listopada 2018 roku do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynął wniosek generalny Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania zezwolenia na realizację drogi łączącej obwodnicę Suwałk z granicą państwa w Budzisku. Dwa dni później wojewoda postępowanie zawiesił do czasu wydania przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska decyzji w sprawie uzgodnienia warunków realizacji tego przedsięwzięcia. Postępowanie środowiskowe trwa. Na koniec stycznia Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska poprosiła też o opinię Sanepid oraz Wody Polskie. Jak nas poinformowała Anna Dzierżko, rzecznik prasowy wojewody podlaskiego, postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na budowę zostanie odwieszone po uzyskaniu decyzji środowiskowej. Rolnicy z niepokojem czekają na pierwsze informacje dotyczące wykupu gruntów. Wygląda jednak na to, że szybko ich nie dostaną. Coraz częściej mówi się o scenariuszu, który może jeszcze bardziej oddalić realizację inwestycji. Włoskie firmy budujące polskie drogi oczekują zwiększenia wartości kontraktów z uwagi na rosnące koszty materiałów i pracy. Ostatnie 24 km drogi do Budziska prawdopodobnie stoją pod bardzo dużym znakiem zapytania.